cześć, dzień dobry, witam Was w nowym filmie i witam Was w iście jesiennej pogodzie. Wy sobie nawet nie wyobrażacie, jak bardzo leje teraz za oknem i jak jest ponuro. Więc mam nadzieję, że mniej więcej udało mi się dobrze ogarnąć światło, żeby przyjemnie Wam się oglądało, bo dzisiaj porozmawiamy sobie o moich ulubionych kosmetykach z polskich marek. Jeżeli dobrze pamiętacie, parę miesięcy temu nagrałam już taki film, pierwszą część, i dzisiaj chciałabym pokazać Wam nowe kosmetyki i o niektórych przypomnieć, dlatego że mam bardzo dobry powód ku temu. Więc jeżeli jesteście ciekawi, to zapraszam Was do oglądania dalej. No dobra, no to może najpierw wyjaśnię, o co chodzi. W tamtym filmie mówiłam Wam o moim ulubionym serum z trehalozą z Basic Lab i o serum peptydowym z również Basic Lab. I dzisiaj znowu chciałabym o nich wspomnieć, dlatego że ta część filmu powstała we współpracy z Basic Lab i to, co jest najfajniejsze, to to, że pomimo tego, że właśnie mogę Wam pokazać te kosmetyki, które uwielbiam od nich, to jeszcze dostałam od marki zniżkę dla Was na -20% z kodem MD20, krócej, żebyście na pewno niczego nie pominęli. Więc tutaj macie dokładny kod i jest on ważny przez 2 tygodnie. I właśnie możecie kupić to, o czym będę mówiła dzisiaj, ale też inne sera, jeżeli coś bardziej Was zainteresuje. I bardzo ciekawa rzecz, Basic Lab właśnie parę dni temu ogłosiło, że właśnie do asortymentu wchodzi filtr przeciwsłoneczny, rozumiecie to? Mam go niedługo dostać, więc jak tylko go dostanę, od razu zacznę go testować, więc też pewnie później się pojawi, ale dzisiaj przede wszystkim chciałam Wam powiedzieć właśnie o takim moim największym chyba hicie, jeżeli chodzi o cały asortyment Basic Lab, i to jest właśnie serum z trehalozą. Żeby nie mówić tylko tak, o, że to jest mój ulubieniec, to zbieram projektenko i tam właśnie są już 2 sera, które zużyłam, teraz mam 3. I wcześniej, na samym początku właśnie zaczęłam używać tego słabszego stężenia, czyli tutaj mamy 10% trehalozy i 5% peptydu STAP 8, gdzie tutaj mamy 15% trehalozy i 10% peptydu STAP 8. Teraz znowu użyłam tego większego i teraz jakie stężenie wybrać dla siebie, to tak naprawdę zależy, czego oczekujecie. Jeżeli nie macie zbyt takiej wymagającej skóry, wszystko jest ok, szukacie po prostu dobrego serum, które będzie fajnie nawilżało i fajnie działało przeciwzmarszczkowo, no to możecie pójść w to mniejsze stężenie. Natomiast jeżeli macie na przykład bardziej dojrzałą skórę, albo ona bardziej się przysusza i potrzebujecie czegoś mocniejszego, no to wtedy właśnie bierzecie to większe stężenie. Ja właśnie cały czas używam teraz tego 15% i 10% peptydu SNAP 8. I ja już Wam wcześniej, w ostatnim chyba filmie takim pielęgnacyjnym, mówiłam, że jeżeli szukacie serum, które po prostu sprawi, że Wasza skóra będzie wyglądała lepiej, że będzie bardziej nawilżona, że będziecie działać tutaj już przeciwzmarszczkowo i po prostu szukacie czegoś, co Wam polepszy stan skóry, to to jest właśnie to. I to jest też właśnie fajny produkt dla osób, które nie wiedzą za bardzo, czego poszukują, bo ani nie macie jakichś takich większych problemów z trądzikiem, ani nie macie jakichś większych problemów z przetłuszczaniem się skóry, czy z, nie wiem, jakimiś innymi problemami skórnymi, to serum jest właśnie genialne. Ja też bardzo lubię je używać po różnych takich mocniejszych maseczkach, po na przykład retinolu, i też właśnie Basic Lab mówi, że jeżeli zaczynacie na przykład z retinolem, to możecie właśnie najpierw użyć to serum, dopiero później retinol, no a jeżeli już jesteście wprawieni, no to najpierw retinol, potem na przykład właśnie to serum, dlatego że kiedy nałożycie przed retinolem coś, to troszeczkę hamuje to wchłanianie tego retinolu i nie będzie on aż tak intensywny w działaniu na skórze, jak gdybyście nałożyli po prostu na suchą skórę. I teraz jeżeli chodzi o samo już serum, to jak widzicie, wszystkie sera w ogóle z Basic Lab mają pipetę, więc super, tak ono wygląda. To jest takie serum, powiedziałabym, mleczkowo, delikatnie takie jak kwas hialuronowy, dlatego że tutaj też macie różne odmiany kwasu hialuronowego, bo tu właśnie jest kwas hialuronowy, są te peptydy SNAP 8, które mają ujędrniać naszą skórę, i trehaloza, która ma takie właśnie bardzo obszerne działanie nawilżające skórę, więc to jest też fajna opcja dla osób, które chcą zadbać o swoją barierę hydrolipidową, żeby odbudować ją i żeby ta skóra po prostu była mocniejsza, więc to jest dla mnie taka podstawa. Jeżeli szukacie właśnie takiego podstawowego serum, to będzie chyba najlepiej określone, podstawowego serum, to będzie właśnie to. Kolejny produkt właśnie z Basic Lab, który uwielbiam, to jest to peptydowe serum pod oczy z argireliną, to jest bardzo trudne słowo, i kofeiną. I to jest serum, którego właśnie używam codziennie
wieczorem, czyli po prostu nakładam sobie to serum pod oczy, czekam chwilkę i wtedy nakładam krem. I to jest serum, który znowu ma działać i już trochę przeciwzmarszczkowo i tak głęboko nawilżająco. I to faktycznie robi, dlatego cały czas go używam i już nieraz go o nim Wam mówiłam. Więc jeżeli chcecie też trochę bardziej i mocniej zadbać o okolice pod oczami, to myślę, że to będzie też coś, czym warto się bardziej zainteresować. I to serum jest naprawdę bardzo, bardzo wydajne. Nie potrzebujecie dużej ilości, żeby nałożyć pod oczami, bo ono w ogóle tak pięknie się rozprowadza i przepięknie się wchłania, więc to bardzo, bardzo znowu polecam, ale też słyszałam, że już wiele osób go używa i bardzo go lubicie, więc mega się cieszę. A jeżeli chodzi o coś, czego Wam jeszcze nie pokazywałam, chociaż pokazywałam Wam w filmie z moją rutyną pielęgnacyjną taką wieczorną, to jest ten żel oczyszczający do skóry suchej i wrażliwej. Tutaj mamy 300 ml i ja już tego w ogóle używam i nie jestem w stanie w ogóle sprawić. Widzę, że tutaj na pewno jeszcze mam. Myślę, że tak z połowę zużyłam, więc to jest naprawdę wydajny produkt. Bardzo podoba mi się to, że jest pompka, bo w ogóle nie muszę podnosić tego żelu. Wiem, że to jest w ogóle dziwne, ale teraz, kiedy mam to ustawione tak przy umywalce, to po prostu sobie klikam i nakładam, więc to jest dla mnie bardzo przyjemne opakowanie, że mamy właśnie tutaj pompkę. No i to jest żel, który bardzo dobrze oczyszcza skórę, ale w ogóle jej nie wysusza, nie sprawia, że skóra jest taka skrzycząca, tylko właśnie ta skóra jest delikatnie nawilżona, jest dobrze oczyszczona, więc jeżeli macie taką właśnie skórę podobną do mojej, która ma tendencję do przesuszania się, no to to jest coś, co mogę Wam polecić, więc to jest jeden z fajniejszych żeli, który używam i myślę, że na pewno będę do niego wracać, bo nie jest tak drogi i jest bardzo wydajny i świetnie się sprawdza. No i ma pompkę. To jest bardzo ważne. Więc jeżeli coś tam z Basic Lab chcieliście, zastanawialiście się nad czymś, to wszystkie informacje zostawię Wam w opisie. No i jeżeli chcecie znać moją opinię o tym filtrze przeciwsłonecznym, to pewnie na dniach, jak go dostanę i go przetestuję, to dam Wam znać. Przechodzimy dalej. I starałam się też właśnie pokazać Wam tutaj takie marki, o których na przykład wcześniej nie mówiłam. Jeżeli chodzi o jakąś taką nowość, czyli jeden z nowszych produktów, to jest Recibo i ten ich nowy balsam Lip Hooray Soothing Lip Balm, kojący balsam do ust. Bardzo podoba mi się to, że jest w słoiczku. No jak widzicie, używam codziennie wieczorem. Bardzo mi się podoba. On w ogóle genialnie, to jest dziwne, ale jest, no, ja używam go jako balsam na noc, ale on tak pięknie wygląda na ustach, naprawdę. No wygląda, jakbyście mieli takie najbardziej odżywione usta na świecie. Kiedy mówicie, to się nie klei, tak jak na przykład Carmex, co jest oczywiście dużym plusem, bo spokojnie możecie go używać właśnie na dzień. Przez to, że usta wyglądają takie bardzo mocno wypielęgnowane i ten balsam utrzymuje się długo, bo kiedy ja się nawet budzę po nocy, to jeszcze czuję takie resztki. Usta są bardzo ładnie odżywione i nawilżone, więc w sumie nie wiem, co mogę więcej powiedzieć o balsamie. Bo tutaj też nic nie zapycha dookoła, ładnie wygląda, nie klei się, odżywia, nawilża, w sumie nic więcej nie muszę mówić. Jeden z fajniejszych produktów właśnie z Recibo, jaki używałam, więc jeżeli zastanawialiście się nad nim, to ja bardzo polecam. O, to jest moje odkrycie. I to też tam, w tamtym ostatnim vlogu tam rzuciło się tak szybko, bo chciałam sobie przetestować i tak po jednym razie myślałam, no okej. Ale używałam wcześniej i to zdecydowanie jest najlepsza maseczka, taka całonocna, z drogerii, jaką używałam. To jest właśnie Bielenda Professional liftingująca maseczka do twarzy z kwasem hialuronowym. Bardzo ma ciekawą konsystencję, dlatego że to jest właśnie taka konsystencja, która moim zdaniem podejdzie wszystkim cerom, bo to jest maseczka, więc ona będzie miała trochę taką grubszą konsystencję, ale ona właśnie przez to, że to jest z kwasem hialuronowym, to jest bardzo lekka. Jest bardzo lekka, ale znowu jest bardzo treściwa, więc jeżeli szukacie właśnie czegoś takiego mocniejszego, żeby używać raz w tygodniu, dwa razy w tygodniu, tak na noc, żeby mocniej odżywić i nawilżyć skórę, to myślę, że to bardzo Wam się spodoba. Ja ostatnio właśnie znowu zaczęłam zabawę z retinolem, jako że już pożegnaliśmy lato i właśnie najpierw używam tego serum, żeby jednak nie uzyskać aż tak mocnych efektów, z jakimi zmagałam się wcześniej. Czyli ostatnio, że jednak to złuszczanie dla mnie było za mocne, więc teraz staram się to zrobić wolniej i jeszcze bardziej podejść do tego tak spokojnie, więc najpierw używam tego, później właśnie używam tego retinolu, czekam sobie tak z pół godziny do 40 minut i właśnie nakładam sobie wtedy tą maskę
i pomimo tego, że czuję tam jakieś skutki działania retinolu, to one są dużo mniejsze i też skóra po prostu jest dużo bardziej ukojona i nawilżona, więc jeżeli szukaliście czegoś takiego, jakiejś takiej maski, żeby używać raz, dwa razy w tygodniu, bo raczej nie polecałam tego codziennie, bo może być efekt odwrotny do zamierzonego, no bo to jest coś mocniejszego, więc też raczej nie potrzebujecie czegoś takiego używać codziennie, bo może was zapchać, czy coś takiego może się zadziać, ale jako taka bomba nawilżenia, to jak najbardziej, bardzo mi się podoba i jestem z niej bardzo, bardzo zadowolona. Dobra, co mamy dalej? Wiesz co, przeczytam może teraz przy znakomi, bo ostatnio sobie właśnie poszłam do Hebe i chciałam potestować coś nowego. I tak, najpierw rzecz, która bardziej mi się spodobała, to jest ten olejek do demakijażu znakomi. Jak ostatnio właśnie używam tego z Fluff balsamu, tak nie do końca, bo szczypał w oczy, to jest genialne. Jedyny minus, opakowanie, bo strasznie się brudzi, zresztą już widzicie, że ten olej jest tak naprawdę wszędzie. I ja mam ten do skóry normalnej i suchej, czyli do mojego typu. Przepięknie zmywa makijaż, w ogóle nie szczypie w oczy, bardzo dobrze pozbywa się maskary i to ten olej jest taki, to jest w ogóle bardzo ciekawa konsystencja, bo to nie jest taka typowo konsystencja olejowa, ale taka olejowa z jeszcze jakąś taką pierzynką, że ten olej jest jeszcze taki bardziej kremowy. To jest dziwne określenie, ale naprawdę jest taki bardziej konkretny, przez co kiedy wykonujecie demakijaż, no to jest dwa razy bardziej przyjemniejsze i fajniejsze, więc jeżeli szukaliście jakiegoś takiego oleju do demakijażu w drogerii, zauważyłam, że bardzo ciężko w ogóle je znaleźć, bo ma tylko na komi, Wianek. Czyli ten, który ja Wam już wcześniej polecałam i widziałam, że jeszcze jest z Liren. Zastanawiam się, czy nie spróbować jeszcze tego z Liren. Jeżeli mieliście, dodajcie znać, co uważacie. Nikt więcej nie ma olejku do demakijażu. A, jeszcze Mija, ale Mija jeszcze też nie używałam. No, ale ten znakomi naprawdę jest fajny. Naprawdę, super. Bardzo przyjemnie mi się go używa. Nie jest też jakoś bardzo drogi. Jest też wydajny, używam go gdzieś, nie wiem, od 2-3 tygodni. No i widzicie, jakie jest zużycie, więc bardzo, bardzo polecam. No i właśnie wtedy, w ten sam dzień kupiłam Papaya Face Mask i to jest maska enzymatyczna, peelingująca maseczka na bazie delikatnej białej glinki z kwasami AHA i papainą, skutecznie usunie martwy naskórek i wygładzi skórę. Zdecydowanie się z tym zgadzam. To przepięknie właśnie tak oczyszcza skórę, wygładza ją, nie macie potem żadnych takich efektów zaczerwienienia, podrażnienia, wysuszenia, nic. Skóra jest tak wygładzona, ona jest właśnie oczyszczona, ale jednocześnie nie potrzebujecie i nie czujecie potrzeby już używania jakiejś takiej maski nawilżającej czy odżywczej, bo ta skóra już wygląda genialnie. Jest jeden minus. Ona kosztuje, nie wiem, około 30 zł i takie jest zużycie po 3 razach. Więc no nie jest to maska wydajna. Wydaje mi się, że tu mi starczy na max 2 razy. Więc jeżeli jesteście z tym pogodzeni, że no nie wiem, za 5 razy 30 zł, to spoko. Ale szkoda, że właśnie, że nie ma większej pojemności, bo tu mamy tylko właśnie do 50 ml, dosyć dużo się tego nakłada i nie jest to zbyt wydajny produkt, ale sama maska naprawdę świetnie się sprawdza i przepięknie oczyszcza skórę bez tych takich wszystkich negatywnych konsekwencji po innych maskach z kwasami czy z enzymami. Więc bardzo, bardzo polecam, szczególnie właśnie osobom z skórą, która lubi źle reagować na właśnie takie mocniejsze oczyszczanie. Co mamy tu dalej? Mam kolejną markę, Lenia. O kurczę, ten krem genialny. Ja właśnie bardzo lubię go łączyć z tym serum peptydowym z Basic Lab. To jest Lenia Multi Repair Eye Cream, intensywnie regenerujący krem pod oczy. Tutaj jest 15 ml, uwielbiam za opakowaniem, czyli że nie musimy wsadzać palców do środka. I to jest w ogóle krem, jak widzicie, on w ogóle stoi. Bardzo gęsty, bardzo odżywczy i tutaj w ogóle, jak zaczynacie go rozmasowywać, to on wygląda delikatnie jak taka pianka, ale bardzo ładnie się wchłania i używam go i na noc, i na dzień. W obu przypadkach bardzo dobrze się sprawdza i pod makijażem też wygląda świetnie. Nic tu się złego pod oczami nie dzieje, a naprawdę on, ja bym powiedziała, że on przede wszystkim odżywia skórę. Nie nawilża tak jak kwas hialuronowy, ale odżywia bardziej właśnie jak na przykład masło shea. I tutaj zdecydowanie zgadzam się z tym intensywnym, regenerującym działaniem. Tutaj właśnie mamy ceramidy, o tak. To jest właśnie coś jak takie właśnie produkty z ceramidami, no. Mamy tutaj jeszcze kofeinę i kwas ksemenowy. Bardzo dobrze się sprawdza. Naprawdę jeden z fajniejszych kremów, takich powiedzmy, że drogeryjnych, bo możecie go na przykład znaleźć w drogerii Pigment, jaki używałam. Bardzo go lubię.
Z linii też ostatnio zaczęłam używać tej mgiełki, to jest Mineral Water, mineralizująca mgiełka do twarzy. Ze śluzem z ślimaka mamy tu też wodę morską gęminową, ekstrakt z czarnego bzu i ekstrakt z grejpfruta. Bardzo przyjemna mgiełka, używam tego jako tonik, czyli po prostu po umyciu zawsze spsikuję i fajnie, tak delikatnie nawilża. Nie powiedziałam, że to jest taki niesamowity produkt, ale że wcześniej nigdy nie mówiłam nic o właśnie marce Linia, to chciałam Wam powiedzieć, że właśnie to jest naprawdę przyjemne. Jeżeli szukacie jakiegoś po prostu nowego toniku, nie macie pomysłu jakiego kupić, no to myślę, że z tego będziecie zadowoleni. To nie jest coś, co jakoś nie wiadomo jak mocno nawilża skórę, ale jest bardzo przyjemne. I zostały mi już dwa ostatnie produkty. Marka Onlyvio. Kupiłam parę rzeczy, z jednej rzeczy jestem bardzo niezadowolona, ale to może na inny film. Ale za to ten krem. To jest hipoalergiczny krem regenerujący na noc 30+, z prebiotykami i betainą. Przede wszystkim skusiłam się przez to, że tu jest właśnie napisane, że są prebiotyki i tutaj jest napisane, że intensywna nocna regeneracja skóry, skoncentrowane działanie przeciwzmarszczkowe i tutaj mamy bogaty w naturalne składniki aktywne, doskonale pielęgnuje skórę wrażliwą, alergiczną, suchą i z AZS-em. Więc jak widzicie, jest to bardzo właśnie taki może nie, że delikatny. On nie jest aż taki gęsty, więc powiedziałabym, że on fajnie się sprawdza, przynajmniej w moim przypadku, właśnie w takim okresie letnim, bo mimo tego, że właśnie on jest lekki, to i tak bardzo dobrze nawilża i odżywia skórę. Używałam, jak wiecie, dużo innych takich droższych kremów i one się świetnie sprawdzają, ale jak przerzuciłam się na tym, nie zauważyłam żadnego pogorszenia się skóry. Bardzo podoba mi się znowu opakowanie, że nie dotykamy kremu samego w środku. A często się też właśnie mnie pytacie o to, czy jakiś krem mogę Wam polecić z drogerii. No to myślę, że właśnie te kremy z Onlyvio zasługują na uwagę. Ze względu właśnie na to, że nie są aż takie drogie, mają bardzo fajne opakowania. Sam produkt sobie też bardzo fajnie działa, nawilża, odżywia, regeneruje skórę i kiedy budzę się rano, nie czuję, żeby moja skóra była jakoś mocno przesuszona, wszystko jest ok, więc bardzo, bardzo przyjemny krem. W ogóle chciałam Wam dać znać, tak a propos Onlyvio, że wypuścili też produkcję do włosów i kupiłam sobie olej do włosów średnioporowatych. Fajnie, że właśnie napisali, do jakich włosów jest, bo już nie musicie się zastanawiać, oni też tam mają maski, odżywki. No i ja właśnie wziąłam ten i pierwszy dzień jestem po olejowaniu pierwszy raz. No i jak widzicie, są fajne takie sypki, więc na razie mi się podoba. Użyłam też w sumie nowych produktów do stylizacji włosów, no ale to zobaczymy, jak nam będzie szło dalej. Ostatnią rzecz, marka Uzdrowisko. I tu już tak zastanawiałam się, co tu wziąć, co tu wziąć. Ostatecznie wybrałam fitodosującą ampułkę booster redukującą zmarszczki. I to jest bardzo fajne znowu serum, takie lekko nawilżające, bardzo, bardzo leciutkie pod makijaż. Ja tego raczej na wieczór bym nie używała, bo dla mnie to jest zbyt lekkie, ale właśnie to jest taka, jak widzicie, mleczna konsystencja. To tak szybko się wchłania, bardzo, bardzo szybko się wchłania, jest bardzo lekkie. Ładnie pachnie i przede wszystkim właśnie bardzo dobrze tą skórę nawilża. Czy tam, wiecie, jakieś działanie przeciwzmarszczkowe? Nie mam pojęcia, to w ogóle ciężko jest ocenić, więc bardziej działamy niż zabezpieczamy się, niż później, wiecie, jakieś botoksy, kwasy i tak dalej. Więc dla mnie przede wszystkim, kiedy tu jest napisane, że to jest coś redukujące zmarszczki, bardziej biorę to pod tym kątem, że no dobra, coś tam może działać, ale bardziej to w takim razie będzie bardzo dobrze nawilżać i odżywiać skórę, żeby te zmarszczki były po prostu mniej widoczne, bo kiedy mamy mocno nawilżoną skórę, to zmarszczki nie są tak widoczne, dlatego cery tłuste później się starzeją niż cery suche, w tym aspekcie zazdroszczę. No ale to jest przyjemne serum, właśnie też ostatnio robiłam live'a i jedna z Was, Maja, pozdrawiam, mówiła mi, że też ma właśnie z Uzdrowisko serum na zaczerwienienia czy coś takiego i mówiła, że bardzo jest zadowolona. Więc myślę, że też warto zainteresować się tymi serami z Uzdrowisko, jeżeli chcecie skupić się bardziej na takiej pielęgnacji drogeryjnej, to myślę, że to jest coś, z czym właśnie warto się zainteresować, przejść się i zobaczyć coś ciekawego nie znajdziecie dla siebie. I to jest też wszystko, co chciałam Wam pokazać w tej edycji moich ulubionych polskich produktów pielęgnacyjnych. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Dajcie znać, jakie są Wasze ulubione produkty polskie pielęgnacyjne. No i jeszcze raz bardzo dziękuję Basic Lab za chęć współpracy ze mną. Bardzo mnie to cieszy, że takie marki chcą ze mną współpracować, więc jeszcze raz bardzo, bardzo dziękuję. A Wam dziękuję bardzo za oglądanie. Widzimy się oczywiście niedługo. Do zobaczenia. Pa!